Dokładnie miesiąc temu, 24 lutego bieżącego roku, wojska rosyjskie przeprowadziły brutalną agresję na Ukrainę. Od blisko miesiąca wojska ukraińskie, ludność ukraińska dzielnie broni się przed tymi atakami. Pomagają jej w tym wszystkie kraje stojące po stronie Ukrainy, w tym również Polska. I widzimy tutaj wiele przykładów pomocy rządowej, pomocy samorządowej i co najważniejsze, pomocy pomocy społeczeństwa. W związku z tym, jako zarząd Partii Porozumienie Okręgu 39, zgłaszamy się z prezydentem miasta Poznania z wnioskiem o wykonanie muralu proukraińskiego, będącego wyrazem solidarności Polski z Ukrainą, na budynku Urzędu Miasta przy ulicy Karola Libelta. Chodzi nam konkretnie o ścianę od strony ulicy Kościuszki. Mural ten będzie wyrazem solidarności z Ukrainą, wobec czego myślimy, że w aktualnym momencie jest to świetny, świetny pomysł. Ponadto wnioskujemy o to, aby dany mural został wykonany z farby fotokatalitycznej. Jest to farba znana ze swoich właściwości antysmogowych, więc poza aspektem solidarności z Ukrainą, poza wsparciem Ukraińców w walce z Rosją, mural będzie pełnił również rolę kilkunastu drzew, odświeżających powietrze miasta, czyszczących je, nie wspominając oczywiście o walorach estetycznych, które upiększą centrum naszego miasta.